You got to let it go. You got to let it go. Hej, słuchajcie, nie wiem, czy połączę Wam to z vlogiem, czy po prostu to będzie oddzielny filmik, ale pokażę Wam teraz przesyłeczkę, jaką dostałam od Lovely Wholesale. Pamiętam, że to było bardzo w podobnym czasie, jest wszystko zamawiane jak poprzednia z Shein, także z tym, że z Shein przyszło dużo szybciej, bo o kilka dobre dni, a ta przyszła dziś. Ok, wspomagam się magnezem. Wszystkie informacje spisałam sobie tutaj na karteczkach, żeby móc Wam powiedzieć z maila, jakiego od nich dostałam. No i zróbmy sobie unboxing, a w następnej części zrobimy sobie try on haul. Także myślę, że to będzie oddzielny filmik, bo poświęcimy temu filmie, w tym filmiku po prostu tylko się wyłącznie Lovely Wholesale. Powinnam mieć tutaj rzeczy 1, 2, 3, 4... 5 rzeczy, słuchajcie, jeżeli chodzi o 5 rzeczy, mieszczą się one w takiej jednej kopercie, więc z jednej strony fajnie, a z drugiej, no, można się tutaj zastanawiać, czy tutaj faktycznie, co tu jest takiego i jak to wygląda, że 5 rzeczy się tu mieści. No dobra, teraz mamy oczekiwania kontra rzeczywistość, słuchajcie, pierwsza rzecz już mnie troszeczkę śmieszy, ale dobra. Cóż, rozwiejmy sobie wszelkie wątpliwości. Pierwsza z rzeczy... Uwaga, tak, pierwsza z rzeczy to jest dokładnie ta i to powinna być taka złota bluzka. Już pamiętam, bo przed chwilą Wam wszystko spisywałam. No, na obrazku ona troszeczkę inaczej wygląda. Tutaj jest trochę podnieciona, ale nie jest źle. Nie, nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Wygląda ona nawet fajnie i powiem Wam, że nawet spoko chyba na jakieś takie... wyjście, na taki night out, kurczę, bardzo fajny kolor, złoty i taki chciałam, wybrałam złoty, do wyboru był jeszcze, nie, tylko była złota, taki materiał, nie, coś poczułam, ale nie wiem, tak dziwnie zapachniało, tutaj ma takie falbanki, powiem Wam, że może to wyglądać spoko, nie wiem jak to prasować i czy to się w ogóle prasuje, czy to się po prostu jakoś tak naciągnie na ciało, materiał jest bardzo rozciągliwy. Ona, słuchajcie, tutaj jest, to nie jest taka krótka, to jest coś takiego, ona niby wszystko zakrywa, bardzo fajny ma złoty kolor, bardzo mi się podoba właśnie na balety, a tutaj na dole ona powinna mieć, tylko czekajcie, jak oni to związali, że to nie mogę Wam pokazać, bo ona tutaj na dole jest związywana, o, i ona ma takie coś, nie wiem jak teraz Wam to zobrazować. Jak kończy się ta góra, to potem zaczyna się taki dół, czyli taki dodatkowy pas, który jest wiązany, więc te wiązania wypadają na brzuchu, na pępku. Oczywiście jak to założę, to będzie to dopiero może miało swój urok. Także jak na razie nie ma lipy, słuchajcie, nie ma lipy. Wygląda to naprawdę efektownie. Ze spodenkami jeansowymi może być kozak. Także zobaczymy, być może w tym pójdę, słuchajcie, jutro. Kto wie, bardzo ładnie, efektownie może to wyglądać na baletach. Także to jest rzecz pierwsza, jeżeli chodzi o mój rozmiar, to wydaje mi się, że wybierałam albo S, albo M. Także zaraz Wam może coś powiem, albo Wam nie powiem, nie wiem. M-ka, wybrałam rozmiar M. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o cenę, to ona była, w dolarach oczywiście są ceny, ona była przeceniona z 20 prawie 5 dolarów minus 50% na 12,49 dolara. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to jest ona od S-ki do XL-ki, czyli S, M, L, XL. Czyli taka jest rozmiarówka. Widzę, że ta tutaj M-ka to wypada taka SM, więc S-ka może być taką XS-S-ką. Tak mi się wydaje, ale jak przymierzę, to oczywiście się to wszystko okaże. Dobra, rzecz numer dwa. No nie wygląda źle, ale też chyba nie tak, jak miało wyglądać, ale sprawdźmy. Rozmiar M, uwaga. W dotyku bardzo fajne. To miał być zestaw. A widzę, że to nie jest zestaw. Czekajcie, brakuje mi coś do zestawu. Nie, to nie był zestaw. To nie był, to jest to. Dobra, to ma być bluzka. Już wiem. Bluzka też fajnie wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę spoko. Materiał pewnie będzie taki mało trochę oddychający. Tak mi się wydaje. Już Wam wszystko pokazuję, tylko sprawdzam rozmiar. Rozmiar wybrałam M. Rozmiar M i ona miała się bardzo mienić. Jak na razie widzę srebrne odbicie,
miało być takie kolorowe, to znaczy tak ona wyglądała tam na zdjęciu, że miała taki kolorowy, bardzo mieniący się materiał. Tutaj jest ona srebrna, ale wydaje mi się też, że w świetle ona może dawać fajny efekt. Jest ona też taką bluzką krótszą, raczej taką do, no, zapępek, myślę, że zapępek. M-ka i powinna się trochę naddawać, ale raczej to jest taki chyba, nie będzie chyba nic wspólnego z bawełną, ale sprawdźmy. Poliester 95 i 5% spandex. Jedyny minus właśnie w Lovely Wholesale jest taki, że właśnie te materiały są dość sztuczne. Także tutaj akurat muszę przyznać punkt dla Shein. Shein się poprawia, natomiast naprawdę fajna druga rzecz. Także wygląda obiecująco. I jeżeli chodzi o tą bluzkę, to cena jej to jest 9,99. Ona była przeceniona minus 25% z 13,32 dolara. I jeszcze była dostępna w kolorze białym i rozmiarówka jest od S do XXL, czyli do podwójnego XL. Także też spoko. Dalej lecimy rzecz trzecią. I to jest biała koszula. Dobra, czekajcie, to będzie to. Long sleeves two piece. To będzie to, dlatego że to chyba miało mieć długi rękaw. Rozmiar M. Gdzie ty się otwierasz? Czekajcie, dobra, mam. Cena tego tutaj to jest z 23,62 dolara minus 45% na 12,99. Także 12,99 cena. No nie jest to koszula. Myślałam, że to będzie koszula, taka koszula. No niestety nie jest to koszula, jest to jakiś, ja nie wiem, słuchajcie, no może to wyglądać fajnie, ja nie mówię, że nie, przymierzymy, zobaczymy, ale nie jest to koszula, nie jest to koszulowe, będzie to bardzo przeźroczyste, nie jest złe, ale to nie to, co ja myślałam, że będzie. Wydawało mi się, że to nie miało być z ortalionu, słyszycie? To jest taki ortalion, to jest takie bardziej chyba, słuchajcie, na jakiś ten festiwal, kurczę, a nie na takie, nie wiem, dochodzenia na co dzień. Wybrałam rozmiar M, tak wygląda spódniczka. Nie powiem, że jest to złe, bo nie jest to złe. Nie wiem też, jak to wyprasować, słuchajcie. Taka spódniczka. I do tego miała być góra taka koszulowa. Tu widzę już plamkę. Plamka, 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 plamka. Co za pech tutaj, nie wiem, czy widać. Taka brązowa jakaś plamka od czegoś. Rozmiar M, wiązana na jakieś śmieszne gumki, słuchajcie. Dobra, zgodzę się, że to może być fajne na jakiś festiwal, tak wiecie, do przebrania się, a nie do ubrania, ale raczej nie do chodzenia, no po prostu nie. No i to jest taka góra, słuchajcie, nie powiem, bo może to razem fajnie wyglądać, natomiast no nie o taki materiał mi chodziło, myślałam, że to będzie po prostu koszulowe, z takiej koszuli, normalnej koszuli. To jest też materiał w ogóle jakby nieoddychający, tutaj wplecione takie żenujące, troszeczkę w żenujący sposób wplecione gumki. Takie, no nieciekawe, nieciekawie to wygląda, takie jakieś pierwsze lepsze. Materiał to jest 35 poliester, 65 koton. Absolutnie, z kotonem to nie ma nic wspólnego, nic tu nie jest z bawełną, nic. Nie jest to drogie, ale na przebranie się, może na balety, tak, ale to jest taki materiał raczej nieoddychający, więc słabo, słabo. Lećmy dalej, mamy dwie ostatnie rzeczy. Rzecz kolejna, to już wiem, że to ma być zestaw i to jest rozmiar M. Czekajcie, bo sobie to muszę ułożyć, bo się na Insta Wam nagrywam. Rozmiar M i dobra, znajdźmy się tu, czekajcie. To jest dół, rozmiar M, materiał 95 poliester, 5% spandek. Zwariowali z tym poliestrem. To jest tak, to jest spódniczka. Tak, patrzę, czy to spódniczka, czy spodenki. Czekajcie, czy ty jesteś spódniczką, czy spodenkami. Tak, to jest spódniczka tym razem. Ma ona wiązanie tutaj chyba właśnie na... Ale fajnie to wygląda, może wyglądać naprawdę fajnie, efektownie. Ma ona tutaj wiązanie, więc nie wiem, czy to idzie na pępek, bo już nie pamiętam teraz kompletnie zdjęcia. Wygląda to naprawdę spoko, jest rozciągliwe i tak jak mówię, rozmiar M, więc fajnie. A góra jest... No muszę Wam powiedzieć, że to może wyglądać fajnie. Naprawdę to może wyglądać fajnie i teraz troszeczkę zgłupiałam, bo być może coś z tych rzeczy założę jutro. Tak wygląda góra. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I pomimo, iż ten materiał jest taki, jaki jest, ale jest on rozciągliwy, wydaje mi się, że może to wyglądać efektownie. Nie wiem jak na biuście i nie wiem, czy nie będzie opięte pod biustem. Przymierzę, sprawdzimy, ale zapowiada się
ciekawie. Ja nie mam jakichś nie wiadomo jakich wygórowanych wymagań co do takich chińskich sklepów, chińskich stronek, no bo czegoż to się spodziewać? No przecież nie możemy się tam spodziewać nie wiadomo jakiej fajnej jakości. Ale póki co ten komplet, ta bluzka i ta złota bluzka to naprawdę, no póki co to pokładam w nich nadzieję. I jeżeli chodzi o, słuchajcie, to będzie to. Zestaw czarny, 13,49 dolara. Przeceniony było z 30, minus 30% z 19,27. Rozmiarówka jest od S do 3XL. I jeszcze jest kolor błękitny, taki niebieski. No, także to by wyglądało tak. Przymierzymy, sprawdzimy. No i rzecz ostatnia i to ma być, co to miał być? Two Piece Short Set Jeans. Jeansowy. I tu widzę, że no, wygląda jak jeans, w przeciwieństwie do tych poprzednich, słuchajcie, jeansów, do tego zwłaszcza kombinezonu jednego. 16,99 cena, przeceniony był z 21,84, minus 22%, jeszcze jest w kolorze różowym i rozmiarówka od S do 3XL. Tak wyglądają spodnie. Spodnie miało być z wysokim stanem i chyba będą. Nie wiem, czy się zapnę, słuchajcie. Ale wybrałam rozmiar M, więc powinno być ok, tak? Rozmiar M. Tak, rozmiar M. No ale w końcu jeans, słuchajcie, nieważne, jest jeans, to jest dobrze. Nie wiem, jak będzie w nogawkach, zobaczymy przy mierze, nie wiem, jak będę, kompletnie nie wiem, jak będę w tym wyglądała. Tutaj to sobie położę, żeby mi się nie pomyliło. Fajnie to wygląda, fajnie jest wykonane, ale nie przyglądajmy się, słuchajcie, nie muszę Wam tutaj przybliżać, jak wygląda to wszystko tutaj. Lepiej to założyć i zobrazować Wam. I do tego jest, słuchajcie, taka góra. Wygląda to spoko. Czekajcie, zapnę tylko guzik. Wygląda to spoko, więc nawet spoko zamówienie. W przeciwieństwie do tego poprzedniego, gdzie po prostu ten kombinezon taki więźnia, to była jakaś tragedia. No i tutaj mamy, słuchajcie, taką kamizelkę. Takie coś i to jest razem, czyli te spodenki z tą kamizelką też może wyglądać efektownie, fajnie. Nie wiem, czy wejdę, nie wiem, czy będzie dobre, czy będzie za duże, za małe, nic nie wiem. Ma to tutaj wytłoczony jakiś napis, co tutaj jest, Fashion Jeans Wear. Tak wygląda, bardzo ciemny kolor jeansu, ale to mi nie przeszkadza, ja lubię jeans ogólnie w każdym wydaniu, nie musi być jasny, aczkolwiek jeżeli chodzi o spodnie, to wolę jasny jeans. No i tak by się prezentowało moje zamówienie, słuchajcie, całe. Mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę. Jak na razie, moje zdanie jest takie, że jak na razie pomyłką jest to coś białe. To jest totalna pomyłka, to miało być koszulowe. Jakby to było koszulowe, myślę, że to mogłoby też być bardzo, bardzo fajne na lato, no ale nie z takiego, kurde... Nie z takiego materiału, słuchajcie, ortalionowego jakby, nie wiem nawet jak to mam, no, taki przeciwdeszczowy, nie wiem, szeleszczący w każdym razie, także no nie wiem, zobaczymy. Teraz nic innego mi nie zostaje, jak po prostu się Wam w tym wszystkim pokazać. Kolejność będzie tutaj jakby przypadkowa, no z lewej strony, miłość, złość, gość albo miłość, miłość albo gość. No, sprawdzimy, sprawdzimy. I co? Bierzemy się za przymierzanie. Trzymajcie kciuki. Zaraz wracam.